Siema byki z rana, nie wiem która jest godzina, 5, a w ogóle wcale nie spaliśmy. Jedziemy pokłada aż do Rzeszowa. Siemanko. Z Oskarem. No szybciej niż myśleliście. No szybciej niż myśleliście. A jak jego kupimy kłada, no to zobaczycie dopiero. Specjalnie a na razie na sobotę. Na teledysk na sobotę będzie. Nie wiem, ta kamera, zobacz jak ona słabo nagrywa. Ten obiektyw przy tej ciemności, no bo jest co, około 0 stopni. Teraz o, na długich lecimy. Do samego Rzeszowa, jeszcze tamto mnie nie było. Nie też. Jeszcze w życiu nie byłem w Rzeszowie. Zobaczymy, drogę wam całą sfilmuję. Paliwa masz, starczy? Mamy na 1134 teraz. No to i tak za mało, nie? No ale no, będziemy tak dolewać. Pojedziemy jak Tomek na styk. Bo mamy 600. Na styk pojedziemy jak Tomek. Oj, to wygryziesz Tomka. Tak. Nie będzie zadowolony. To see you. No, siema, no widać już słońce wschodzi. Pewnie będzie coś przed 6, co? 610. 10 po 6, czyli już mamy godzinę jazdy, będzie, jest po prostu luksus, autostradą śmigamy, na Łódź teraz, mała przerwa na kawę, to wam zrelacjonujemy, Oskar kawy nie pije, mleku pije, w ogóle nic nie spaliśmy dzisiaj, nie? Nie. Tak przeżywamy zakup kłada, byki. 7 już teraz jest jasno. Jest dobrze. Zaraz przerwa na kawę. Nie? Może coś będzie? O, teraz jak widzicie Oskara, bo wcześniej było ciemno. Idziemy. Idziemy żreć. Żreć też? Ja wezmę sobie parówę. No co możemy? O ja. Z musztardą. A ty jeszcze jedziesz? Tak. Teraz jedziesz? Dosyć się nasiedzimy w brycach. Przerwa na parówę i na ten, na kawę. Nam zostało jeszcze 240 kilasów. Niby dużo, ale już z górki do 600 to już mamy grubo ponad połowę przejechane. Zobacz jak szybko całą Polskę można przejechać. Wyjeżdżając o 5 rano na 11 będziemy prawie na końcu Polski. Tak. No, Rzeszów, prawie koniec Polski, tak. Tu się z góry opłata pobiera, wiesz? I że uciekajcie. No i powiem, bo tutaj jest z góry opłata jakby płacona. My do Rzeszowa jedziemy. To. Dobra, czyli to muszę mieć, tak? Nie, nie, to jest Paragon. Aha. Dobra, dziękuję. No co, czeka miła pani, wyjaśniła wszystko. No. I to za nami kolejka. I za 12 zł. Jedziemy dalej, na Kraków teraz, byki. No my już wjeżdżamy w góry, czyli przed Krakowem jesteśmy. Takie widoki mamy. Z autostrady. Czyli jeszcze 2 godziny mamy jazdy. Do Rzeszowa. Ale muszę wam powiedzieć, że z Oskarem nie ma nudów. Jedzie się dobrze. Jest naprawdę fajnie. Zobacz. Kraków cały za mgłą jakiś. Słońce grzeje i ta wilgoć idzie do góry tu wszystko. No już na bramkach. Znowu pieniądze chcą. Znowu kasę chcą. Samolota mamy lądującego. O! Autobus przysłonił. Patrzcie. We mgle wylądował.
i kolejne bramki za nami. To już chyba ostatnie, co? Tak. Ale jaja. Ale awantura. Nie umie czytać znaków. Panorama gór. Trochę za mgłą jest. Ale widać to, nie? Widać, nie? Widzisz? Ja też widzę. Kamera na pewno też. Jeszcze muszę przetrzymać. O, jakie fajne wycieraczki, chyba nówki. No, tylko w środku szybko. W środku brudno. Rzeszów. Pyszne, Zakopane. A my na Rzeszów. Ciężko się wyrwać z tego korka na tą Zakopiankę, na to wszystko, nie? Ale ruszyliśmy. Słabo było, ale coś poszło. 7 godzin nam wyjdzie jazda. Zamiast 6. 3 przerwy mieliśmy. No bo bez przerwy to ciężko, nie? Czekam właśnie na tablicę Rzeszów, bo już dojeżdżamy. Piękny wjazd jest w ogóle. Fajny widok. Nie no, pięknie, pięknie tu jest. Same podjazdy pięknie. Rzeszów! No już metry nas dzielą od tego Gładzisza. Sprzedażowa platforma. Jest znak. Jest znak. Rzeszów. Rzeszów. Rzeszów jesteśmy. Tam góry w oddali widać. Tu góry. 450 metrów nam zostało. To już tip-topy nas dzielą. 600 kilometrów. 7 godzin drogi. Duży. No, handbary masz. Osłony są. Odpali? To pan tak mniej więcej ile nim zrobił? A to nie pamiętam, to 70 godzin ma, no i co ile tam, to ile się tam jeździło, no coś syn jeździ, co już ze 4 albo 4, 3 to na pewno, 4 może jest 5. Jest kranik. Tu jest kranik, tu jest otworzone. Okej. Paliwo. Tu jest kluczyk. Kluczykiem. To co, przekręcimy? Nie. Przekręcimy. Sanie, tu jest sanie. Tam jest, o tak. To się wyciąga na dwa razy. Raz i na dwa, jak jest zimno. A tam taki cyndzelek jest. Ale tam. I co? Zrobimy czy nie? A ludzie powinni być. Ostatniej kapali. No już przekręcimy. No to powinien zapalić. No to sobie nas maruje! Łańcuch musisz poluźnić. Też, trzeba poluźnić go. Za dużo jest. No i musisz go nasmarować. To się doleje. Nie,
dopytany, nikt nie dopytany. Niech sobie jeszcze pochodzi, niech się zagrzeje. My zapaleńcy jesteśmy, iśćmy na motorach na tym, a tu kolega ma cztery motory, kłada i przydacze i krosy. Ja, no, to jest widoczne. Dobra, to ja to czas wybiorę i tu przyjadę, dobra? Pan powiedział, że albo na ulicę, albo tam na pole do tyłu, bo pan tam ma działkę. Ja zatestował. Łańcuch jest za mocno naciągnięty, to już to wiem na pewno. Przesmarować trzeba. Wow, gdzieś pojechałem indziej. Wszystko mi wypadnie tu. Tylne hamują. Przód trochę słaby jest, bo stał. Trzeba płyn sprawdzić. Zbieżność na pewno trzeba będzie zrobić. Jeszcze tylko tam i nawrócę, dobra? Nie no, jest maszyna. Przyspieszenie i to. Tak nie ciągnie, ale potem jak wejdzie w obrót, to... Z tymi biegami tam, o Boże, kurde. Tylko luz tak, o. No chyba musisz się przejechać kawałek. No a tak technicznie? Znaczy tak technicznie, no to trzeba wszystko jakoś zakonserwować, bo
Tu z tym przodem nie wiem, czy zbieżność, nie? No może coś zbieżność też. Bo ucieka? No, no on tam ucieka od początku, jak nie wiem. No. Ale to się ustawia zbieżność, czy co? Jakoś się... Rozbieżność. Żeby tak było, nie? Jest jakiś drążek, coś. No tu płyn musisz uzupełnić. No, a ten hamulec puścił? Zobacz, czekaj, pokaż teraz, czy on... Nie, no ja go rozjechałem. Stany było, no. Jak go tu przepalaliśmy. Bo to tak. Musi, wiesz, to musi jeździć, co? Nie? Łożyska, no jak to stoi, to... A biegi jak? Co? Biegi? Biegi idealnie. Idealnie, to tu wszystko no jest do awaryjne. Trzymaj, wezmę swój kask. A i rozrusznik był, kurczę, bo tak, akumulator... Przeglądnięty był rozrusznik. Wszystko było dobrze, przesmarowany jest przeglądnięty rozrusznik. Teraz, bo akumulator mi wysiadł i nie wiedziałem, czy rozrusznik, i dałem od razu i rozrusznik. No i przesmarować zwrotnicę, tutaj łańcuch. No, popuścić, nasmarować. Będzie się jeździć, to się będzie grzebać. A tak, to jest no super. Nie, tu luzów nie ma, bo tu jest wszystko zrobione, ma te tulejki. Te przednie tulejki to wszystko miał porobione. Tylko no tam to w kierownicy. Na koło wyrywa. I z dołu nie ma dużo mocy. Dopiero jak się wkręci, to jest już petarda, nie? Tak mi ruszy, nie? No. Jak się rozjedzie, to potem kurde idzie. Weź sobie zjedź tu z ulicy w prawo i tu już masz dróżkę, nie? Może tak, nie? Tam lepiej, żeby nie jechał. Aha, tam lepiej, żebyś nie jechał. Nie, tam, bo to sąsiada. A ja, bo tam sąsiad się patrzył, sorry. Patrzył się, wyszli. Poszedł. Jedzie. Jak? On strasznie go ściąga. No, no trzeba to zrobić. Jak dajesz gazu, to szarpnie ten hamulec z przodu, prawie nie działa. No, to trzeba płynu. Ale płyn jest, zobacz. No trzeba płynu dać. Ale jest. No to trzeba odpowietrzyć. Jest hamulec i ten nożny też tak. Ten nie dobry. Ten nie dobry. Taki no jak wcisnąłem, ten nie jest, nie? Ale dajesz gaz, idzie, ale tak ściąga, że kurwa w pole bym wyjechał. No ściąga, ściąga. Może rękę wyszarpuje, nie? A masz siłę? Ja? No. A co? Żeby go podnieść? No możemy go podnieść. Wszystko zastane to przez. No co, chcesz sprawdzić luzy? No. To może nie na górce, nie? Bo byśmy go na ten stelaż postawili sobie do pionu i wtedy by można było zobaczyć dokładnie na kołach. Chyba, że nie wiem, a macie taki ten podnośniczek, bo to wtedy za coś żaba, tu... Żaba, daj żabę. No, żabę panda podniesiemy tu. To nie, tak trzeba go do góry dać. Poczekaj. 3, 4. Żeby tam nie wyleje, nie przeleje? Nie. Ile tu gazik może nie badać? Postawi się na tym stelażu. Ile tu gazik zaleje, nie? No słuchaj, tu luzów nie masz. Ja już ci tak zrobiłem, żeby ci to sprawdzić. Ale luzów nie masz, to odkręcasz. Co na początku tak? Ale to niejeżdżone jest, to wiesz, będzie wszystko... To coś obciera, wiesz, tu obłotnik. Paliwo się leje. Opaliło się. No, no to go, dobra, stawiamy go. Bo tu gazik zalewa tak. Zalewa gazik. Uwaga. Powoli go spuść. Skakanie jest. No. No teraz trzeba będzie mu chwilę pokręcić. Dobra, no to niech postoi, to sobie też tak spłynie, nie? No, ja... Słuchaj, ja ci daję tu wlepę. Jak się zdecydujesz, to ją przykleisz. Ja ci mówię, że... Przejedź się, zobacz, odpal ten. Że ten, że jest dobry. Thank you.
hamulec z tyłu jest dobry, tu w ten przód, może trzeba odpowietrzyć, wiesz? Ale trochę jeżdżony był, nie? Bo w lesie musiał być, no bo to samo się nie rysuje, nie? Czyli ktoś tam... No, no. Czy tam panowie się tyle lat, to musi być jeżdżony, nie? Przebywa się coś tam, wiem, że jeździ. Zanim właśnie coś tam z Baldakarem, ale nie ma wspólnego. Co? Zanim właśnie coś tam z Baldakarem, co nie ma wspólnego. Z tym sonikiem całym. Co? Z sonikiem jeździł tam. Dakar wybrał, nie? Tak, to ja wiem, właśnie. Że to jest ta wersja Baja i ten, to na Dakarze jeździ Polacy. No i go i właśnie coś tam mówił, że właśnie miał czynienia właśnie z tym. Weź jeszcze tylko przytrzymaj. Od spodu ile robiły wagi, no. Nie? Wiesz, jakiś czas to jest kawał żmota. Ja mu nalepię już tą wlepę. Czyli kupiony. A najwyżej się odklei. Chyba to jest ta z YouTube'a, tak? Jo. A skąd wiesz? Ja mówiłem. No, mówił pan. A, no. Ja sobie to zobaczę na YouTube. Dobra. Zobaczę sobie. Lekopso kanał. Jeszcze, na maksa. No i teraz. O, dupa lekka. Dupa już lekka, nie? No, no bo silnik z przodu. Ale autoalarmu nie ma. Kurde, żeś teraz zrobił. Jest dobrze. Zamykamy. Nie opłaciło się jechać. No jak my górnie widzieliśmy pierwszy raz w życiu, to jesteśmy. No, gdzie? Ja se robię. Ale w Rzeszowie nigdy nie byliśmy. Że jak u nas jeszcze ta morska woda słona płynie, a prawie że. No. My mamy przecież uzdrowisko, nie? Dobra, nie zabieramy czasu. Dzięki bardzo. Dzięki. Zdrowia. Niech się darzy. Nawzajem. Do widzenia. Przełożę tylko ten. A co, chcesz prowadzić od razu? Wiesz co, wjedziemy na stację, doleję busa, żeby na autostradzie nie tankować i no, wtedy... No, dobra. To ładuj się. Zapomniałem pogratulować. Gratuluję ci, Oskar. Jeszcze muszę ten... coś zrobić. Szybko leć, nie? Szybko leć. Szybko leć. Ale jak ja tu wejdę, panie? Black ekipa tu była. To mogę spadać. Ambulans po mnie przyjechał. Go, lecimy! Mamy to! Mamy to! Zawsze chciałem to zrobić. Tu nas nie było jeszcze. Black ekipa wreszcie na Rzeszowszczyźnie. Black ekipa wreszcie w Rzeszowie. Balony mamy, balony ludzie, balony. Balony. 4. 5 balonów. Jeden na dole jeszcze jest. Muszę powiedzieć, że Oskar słabo wygląda, nie? Nie wiem jak on jeszcze przeżyje. 3 godziny. 3 godziny jazdy. 3,5 godziny jazdy. Nie wiem po prostu tego. Ja to live'a zrobiłem, to jakoś to przeżyłem. Kawę jeszcze mam. No, lecimy dalej. Nie poddajemy się.
tutaj. Jakieś zwężenia. To jest jeszcze autostrada, czy już? Tak, A jedynka tak. No bo teraz na myśli. A, To już Katowice minęliśmy? No to luks. Ciśniemy, nara. No, jeszcze mamy dobre 2,5 godziny pewnie jazdy. 2,5, ale już jesteśmy na finiszu. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.